Na początku, jak zwykle, jakieś pozdrowionka. Pozdrowienia dla Damiana i tych dwóch dziewczyn z SS-a. A zatem przechodzimy do losowania. A w dzisiejszym losowaniu znowu zrobię wyjątek i wylosuję dwie osoby. A zwycięzcą zostaje Mateusz Drews, nick z gry Jordan40. Gratulacje dla zwycięzcy. A drugim zwycięzcą zostaje Twaróg G, nick z gry Kraplikan. Gratulacje dla zwycięzcy. No to lecimy. Otwieranie trzech szkat Nemere. Najlepszy z dropu to kamień lodowego płomienia. Przenoszenie bonusów z kostiumu. Otwieranie szkad Razadora. Niestety nic ciekawego nie poleciało. Znowu otwieranie szkat Razadora. Niestety znowu nic nie poleciało ciekawego, same śmieci. Kręcenie ruletką dusz. No, a tutaj jeszcze parę słów o nowym konkurcie. W sumie takim samym jak w poprzednim odcinku. Te same zasady. Do wygrania tak samo 50 SM, jedna osoba wygrywa. Like, komentarz ze swoim nickiem z gry. Dokładnie, najlepiej, bo ja to będę pocztę wysyłał, żeby każdy to otrzymał. No i subskrypcja, nie? Muszę wrzucać szósty bieg, ciągle gonią mnie pragnienia. Worek, a w nim cash, schowam na tylnik siedzenia. Gdzieś jak w jakimś Tokyo Drift, bo lubią latać łukiem. Jak w Tokyo Drift, tak tu lubią latać. A ona tańczy tam po linii jak Jurek Dudek. Może powiedzieć jej, powinni, że to już wtorek. Ja z moją łapię mamę i łapię ją. Ej, najlepszy moment i pędzimy po swoje. O, te starosa, mamy pełen bank. Ej, rozpędzimy furę, ej, rozbijemy bank. Ej, powiedz mi co czujesz, przed nami wiele tras. Te starosa, te starosa, te starosa, mamy pełen bank. Ej, rozpędzimy furę, ej, rozbijemy bank. Ej, powiedz mi co czujesz, przed nami wiele. Miksowanie talizmanu ziemi. Lubisz kuni to, że jesteśmy nie trzeźwi. Pogubione wątki
typy wchodzą w błędne koło i biją się z myślami, jakby mieli zejście do to. Wow, wow, spory kielon mam. Rap co wypierdala w kosmos od ziemi do gwiazd. Pozaziemskie ambicje to by telefon padł. Zadł Rena Marsa, mów mi Elon Musk. Niech to buja w furach, niech to płonie w rurach. Biologiczny zegar bez wskazówek, godzina, która odpowiednia by hulać i mieć głowę w murach. Na zakrętach bokiem czy Uber, czy Testarossa. Wjeżdża kosa, chociaż czasem przez to siebie rano nie szło poznać. Jak masz smaczne życie, to mi mała kęsa zosta. Ze mną będzie w większych porcjach, ale wąsa. Mamy pełen bank, ej, rozpędzimy furę, ej, rozbijemy bank, ej. Powiedz mi, co czujesz, przed nami wiele tras. Testarossa. Siema dzieciaku, chyba lubisz zamieszanie, ej. Siema dzieciaku, chyba nie wiesz, co jest grane, trochę nieżywy, bo lubię dobrą zabawę. Przyprowadź koleżankę, z nią na pewno się pobawię. Sorki ziomek, ale mam pełne ręce. Szarpię za włosy, drugą klepię dupeczkę. Nikt nie rozumie, jednak każdy chce więcej. Daj trochę więcej, syp teraz powiększej. Testarossa. Dzwoń po kogoś, bo już palą się koła. Dzwoń do zioma. Otwieranie szkat na merę. A najlepsza to przepustka. Miksowanie tytanki małym błogosławieństwem. A tutaj wymiana szafira z matowego na wyborny, po to tylko, żeby podnieść sobie lekko damage i stać lepiej na bossa. Tutaj zobaczyłem, że zmienili napis na wypadnięcie Jan, dobijanie Bangianamu. Z Bangianamu poleciało 11 szkat. Zbijanie Jotuna i na pierwszy rzut oka już mogę powiedzieć, że na pewno więcej bije niż wcześniej po zmianie tego szafira. Z Jotuna poleciało 9 szkat i Yangi pojedynczy. Otwieranie szkat Jotuna i Bangianamu. Ze szkat Jotuna nic ciekawego. A z Bangianamu najlepsze to 2 dwutlenki tytanu. A tutaj jeszcze 4 zakręcenia w ruletce dusz. Tutaj jest ten drop z tej ruletki, plus próba miksnięcia tytanki i niepowodzenie. Ulepszenie szaty aury o 40%. Podsumowanie z dropu zmianek z B. Udało mi się ich dropnąć aż 8. Gdzieś w półtorej godziny chyba. A z tych mroków to przepustka i jakieś karmienie peta. A tutaj macie znowu spoiler z nowego rozszerzenia, które wejdzie za 3 dni. Pokaz bossów i całej nowej biżuterii. A mianowicie nowe kolczyki, naszyjnik, bransoleta, talizman i rękawice. Więc zapraszam do oglądania.
No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!